Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa serdecznie na koncercie inauguracyjnym 56. Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego w Szczawie-Zdroju. Na wstępie będę chciał poprosić o głos pana burmistrza Szczawa-Zdroju, pana Marka Fedoruka. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Rok 2021 jest rokiem szczególnym. Wielu z Państwa wie, że w Księdze Henrykowskiej pod datą 1221 zostało zapisane ówczesne Szczawno-Zdrój jako wioska wprawdzie, ale znacząca wioska. Od tego czasu dokumentujemy historię Szczawna-Zdroju. Historycy to robią bardzo sprawnie. W ciągu 800 lat przez Szczawno-Zdrój, ówczesne Szczawno-Zdrój, przewinęło się wiele znakomitych osób. Wśród nich był Henryk Wieniawski. I to na jego cześć, w związku z jego dwukrotnym pobytem w Szczawnie-Zdroju w 1966 roku odbyły się pierwsze dni muzyki Henryka Wieniawskiego. Dzisiaj mamy 56. edycję Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego. Teraz pragnę zaprosić na scenę pana Marka Drzewskiego, znakomitego komentatora, muzykologa, świetnego mówcę, znakomitego znawcę muzyki i życia muzycznego, który opowie Państwu dzisiaj w dwóch odsłonach o naszym koncercie. Zapraszamy. Szanowni Państwo, tegoroczny festiwal rozpoczyna się od najwyższego C, ponieważ za chwilę zabrzmi tu arcydzieło, pierwszy koncert skrzypcowy Fismol Henryka Wieniawskiego, którego wykonanie waży się tak niewielu skrzypków, wirtuozów na świecie, że można ich wyliczyć na palcach jednej ręki. Zwyczaj każe, żeby taki wieczór jak dzisiejszy rozpoczynać uwerturą, a więc mamy uwerturę do opery Paria Stanisława Moniuszki, opery, która powstała według dramatu francuskiego autora Casimira de la Vigne, tego samego, który po wybuchu powstania listopadowego pospieszył pokrzepić Polaków i napisał słynną pieśń La Varsovienne, Warszawiankę, która przełożona na język polski i opracowana cudownie muzycznie przez Karola Kurpińskiego stała się hymnem powstania listopadowego. Opera Paria nie jest tak popularna jak Straszny Dwór czy Halka, ale za to sama uwertura do tej opery jest niewątpliwie jednym z najwspanialszych dzieł symfonicznych Stanisława Moniuszki. I teraz koncert Fismol, który stworzony został przez 17-letniego kompozytora. Prawykonanie miało miejsce w październiku 1853 roku. Grał swoje dzieło sam autor ze słynną orkiestrą lipskiego Gewandhausu. Proszę Państwa, powiedzieć, że wykonanie tego koncertu to jest coś tak niebotycznego jak zdobywanie Mount Everestu w zimie, to powiedzieć niewiele. Ponieważ jest to koncert w zasadzie niedostępny dla bardzo kompetentnych nawet skrzypków wirtuozów. Dlaczego tak się stało? Bo jest to koncert, w którym młody Henryk Wieniawski jakoś odnosi się do wiolinistyki europejskiej w jej szczytowym punkcie rozwoju, reprezentowanej przez takich mistrzów jak Paganini, Henri Wietan, Karol Kurpiński jeszcze wcześniej, no i Heinrich Wilhelm Ernst. Tak się złożyło, że ten koncert jest takim odniesieniem się, czy też rozliczeniem z najlepszymi okazami tej wiolinistyki europejskiej, też koncertami w tonacji Fismol. Nie ma Henryka Wieniawskiego, ale ci, którzy opanowali jego arcydzieło wedle scenariusza trudności, jakie w niej jest wpisane, w jakimś sensie są jego uczniami, bo to tak, jakby im Wieniawski ustawiał rękę, jakby budował im aparat gry, dojrzeli.
wspięli się na jego poziom. Oto za chwilę stanie przed nami pan Mariusz Patyra, uczeń Henryka Wieniawskiego, naprawdę uczeń, godny tego miana jak niewielu na świecie. Thank you.
Thank you.
Thank you.